Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zbadamy tajemnicę mózgu, jaką jest świadomy sen. Omówię wam pokrótce, czym jest sen, czym jest świadomy sen, a potem opowiem wam kilka przygód z mojego odkrywania świadomych snów. Zapraszam. Zacznijmy więc może od ułożenia sobie takich podstawowych informacji o tym, czym właściwie jest sen. Wiemy, że sny posiada każdy, choć nie każdy je pamięta. Również z tego, co wiemy, część zwierząt śni. Sny najczęściej pojawiają się podczas fazy snu związanej z szybkimi ruchami gałek ocznych, czyli z tą fazą REM, o której każdy chyba dużo słyszy, ale tak nie za bardzo do końca tam, no, jakaś faza REM. Tyle wiemy. Znaczy ja tyle wiem, wy nie wiem. Sny mogą pojawić się w każdej fazie snu, ale w fazie REM są najczęstsze. No i zasadniczo ta faza REM najbardziej przypomina aktywnością mózgu stan trzeźwości, stan obudzenia. Obudzenia? No i najważniejsze, w tej fazie nasze mięśnie zostają unieruchomione. A jak? To tam w sumie nie wiem. Ale niektórzy ludzie mają zaburzony ten... Kurwa, co mają zaburzone? Twoją starą. Ale niektórzy ludzie cierpią na zaburzenia, przez które nie dochodzi do pełnego paraliżu w czasie snu. I na przykład właśnie wzdrygają mięśniami, kopią, albo nawet czasami chodzą. I w 1965 roku dwóch naukowców usunęło część mózgu u kota odpowiedzialną właśnie za ten paraliż podczas snu. I co się okazało? Kot śpiąc spacerował sobie, a w późniejszych badaniach jeszcze wyszło, że nawet wykonywał takie ruchy, które przypominały polowanie na mysz, polowanie na zdobycz. Słodkie, nie? Dobra tam. A słuchaj jeszcze tego. Wiemy również, że sen służy zapamiętywaniu i powtarzaniu czynności, których uczyliśmy się w ciągu dnia. Gdy zmierzymy aktywność mózgu podczas uczenia się pewnej czynności, później możemy zaobserwować tę samą aktywność w czasie snu. Tak jakbyśmy powtarzali ją śpiąc. U ptaków na przykład zaobserwowano aktywność odpowiadającą powtarzaniu melodii, którą śpiewały w ciągu dnia, a u szczurów zaobserwowano aktywność, która pojawiała się przy przechodzeniu labiryntu. Dobrze, przejdźmy zatem do ułożenia sobie informacji, skąd ten sen się w ogóle wziął, jaką pełni cechę z takiego ewolucyjnego punktu widzenia. I tutaj istnieje bardzo wiele teorii, ale zasadniczo krążą takie dwa poglądy. Jeden mówiący o tym, że sen służy układaniu sobie pewnych informacji przyswojonych w ciągu dnia. Również służy jako takie pole testowe, przygotowujące nas przed różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami. Jest jeszcze ten drugi pogląd, mówiący, że w czasie snu nasza podświadoma część mózgu układa, porządkuje, czyści pewne obszary mózgu, a związana z tym aktywność, która się tam dzieje, obserwowana przez naszą, tą powiedzmy taką świadomą część, powoduje właśnie powstawanie snu. Czyli jest to taki trochę poboczny produkt tego, co tam się dzieje. Tak jakby nasza świadomość próbowała ułożyć jakikolwiek sens z tych wszystkich sygnałów, które są tam przepuszczane. I obie te teorie mają dla mnie sens, obie są prawdopodobne i obie są w sumie ciekawe. Nawet jeżeli to jest tylko poboczny produkt ewolucji, to nie zmienia to faktu, że jest to część naszego życia, która jest niesamowicie ciekawa. Ogólnie ciężko prowadzić badania nad snem, gdyż sen w pierwszym kroku musi zostać zredukowany do pewnej opowieści słownej właściciela. I to samo w sobie jest już pewnego rodzaju wspomnieniem o śnie, a nie samym snem, przez co utrudnia to badania. No jeszcze jeśli uwzględnimy próby badania na innych gatunkach, no to tam naprawdę mało się czego możemy dowiedzieć. Ale czegoś możemy w sumie o tych ptakach, tam tych szczurach, to coś tam było, no. Ale zawsze istnieje pewien inny sposób podejścia do sprawy. Na przykład można postawić na ilość i wyciągać jakąś średnią z opowieści wszystkich ludzi. W ankiecie przeprowadzonej w Indiach, Korei i Ameryce wyniki pokazały, że około 60% ludzi wierzy, że sny posiadają pewien, że tak powiem, przekaz podprogowy, że ukrywają pewne informacje o naszej podświadomości, o naszych uczuciach, które nie są aż tak widoczne w świetle dziennym, że tak powiem. Jakieś nasze fobie i tak dalej. No i muszę przyznać, że może, nie wiem. W innym badaniu, w którym uzbierano ponad 50 tysięcy raportów ze snów, wykryto, że najczęstszą emocją towarzyszącą śnieniu jest lęk i że generalnie przeważają uczucia negatywne nad pozytywnymi. A jeszcze było jedno badanie, w którym wykryto zależność snu od zapachu. Badanym śpiącym podsuwano albo róże, albo zgniłe jaja. Wykryto, że zapach pozytywny lub negatywny ma wpływ na to, czy sen będzie pozytywny, czy negatywny. Nie jesteśmy wtedy tak całkowicie odcięci od świata zewnętrznego, tylko dochodzą do nas jakieś tam bodźce. Pomimo tego, że śpimy. W sumie normalne. Nie? Budzik dzwoni, to tam czasami się bansuje do tej nuty z budzika w czasie snu. A potem dochodzi do ciebie, że musisz wstawać, bo jest rano. No dobrze, także podsumowując. Chyba wiemy, ale jest ciekawie. A teraz przejdźmy do snów świadomych, czyli obszaru jeszcze trudniejszego do badania i jeszcze bardziej subiektywnego. A przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Bo ja tu zasadniczo tu pierdolę, nie? Wiedzcie o tym, że ja tu nie mam pojęcia, co ja gadam.
Dobrze, przenieśliśmy się teraz w trochę bardziej odpowiednie, oniryczne, nocne klimaty, żeby porozmawiać o świadomych snach. Świadome sny to, jak sama nazwa wskazuje, sny, w których mamy świadomość tego, że śnimy. Większość osób doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednego świadomego snu, ale najważniejsza informacja dla mnie to jest to, że można to szkolić i można się trenować w tym, żeby mieć te sny częściej. Nie ma dokładnie jednoznacznego opisu świadomego snu, ponieważ to doświadczenie może być dosyć zróżnicowane. Od takiego snu, w którym po prostu zdajemy sobie sprawę, że to jest sen, aż po umiejętność latania, tworzenia przedmiotów i właściwie opisywania narracji snu według własnej woli. Ja osobiście doszedłem do momentu, w którym byłem w stanie latać, a raczej tak unosić się w powietrzu. Jak naukowo podejść do problemu świadomych snów i udowodnić, że są one możliwe? Był raz taki ziomek A, naukowiec, który się spiknął z ziomkiem B, który był dobry w świadomych snach. Ustalili pewne ruchy gałek ocznych, które później ten ziomek B w czasie fazy REM swojego snu, no zrobił je, w sensie poruszył oczami w wyznaczony sposób, umówiony wcześniej. Była to swego rodzaju komunikacja pomiędzy tym gościem, który spał, a tym, który go obserwował. Później jeszcze postanowili zmierzyć poczucie czasu we śnie. Poprzez wyznaczone ruchy gałek ocznych, ten ziomek w czasie snu sygnalizował oczami start stopera, zmierzał w swoim śnie 10 sekund, sygnalizował znowu stop stopera, no i wyszło, że 10 sekund, jak on odmierzył, to było faktycznie 10 sekund. Czyli to nie jest tak, jak Incepcja pokazywała, że tam wolniej czas płynie, tylko poczucie czasu jest takie samo. To jest mega gruby eksperyment. W ogóle trochę sobie nie wyobrażam we śnie, nawet w świadomym śnie, być na tyle skupionym, żeby przypomnieć sobie o tym, że się robi eksperyment i się nie obudzić przy okazji i jeszcze umieć właśnie zasygnalizować to oczami. Przerąbany gościu musiał mieć skill w tym. No, wypada też poruszyć tutaj temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą świadome sny. Przede wszystkim przy częstym świadomym śnieniu na pewno pojawia się lekka taka dezorientacja. Części wspomnień możemy nie być pewni, czy wydarzyły się one we śnie, czy na jawie. Ja osobiście nigdy nie miałem czegoś takiego, żebym nie umiał rozróżnić świata rzeczywistego od snu. Aczkolwiek we śnie to się czasami zdarza, że tak nie do końca jesteś pewien, czy to jest świat prawdziwy, czy sen, ale na jawie nigdy tak nie było. Co też jest ciekawe w sumie według mnie, nie? Dojść do takiego poziomu śnienia, że potem świat realny nie do końca ci się wydaje prawdziwy. No taka odklejka, nie? Czytałem też, że podczas świadomego snu gorzej się regenerujemy i mamy gorszą jakość snu. Ja osobiście u siebie tego nie zaobserwowałem. No i jeszcze trzecia rzecz. Zdecydowanie istnieje ryzyko paraliżu sennego. Ale czym dokładnie jest paraliż senny i przy okazji też OOB, to sobie omówimy w kolejnym filmie z tej serii. A na teraz to wam powiem, że paraliż senny to raczej nie jest przyjemna rzecz i przypomina trochę atak paniki, tylko podczas spania. Dzisiaj miałem kolejny świadomy sen. Tym razem złapałem tą świadomość w nim trochę inaczej. Był jakiś moment snu, taki trochę mniej ciekawy, gdzie, że tak powiem, akcja ucichła i zostałem na chwilę ze swoimi myślami. Zacząłem się zastanawiać nad ostatnimi rzeczami, o których myślałem, no i gdzieś tam przywołał mi się na wierzch temat świadomego snu. I wtedy właściwie od razu załapałem, że ej, to jest sen. I w momencie, gdy się zorientowałem, że to był sen, to tak jakby chwyciłem tą świadomość i miałem wybór w tym, czy ją puszczam, czy nie. I póki ją trzymałem, to się bardzo szybko wybudzałem. Tak czułem, że zmierzam do tego, żeby się wybudzić, więc ją puściłem. Jakby to powiedzieć, to strasznie dziwnie brzmi, nie? Ale nie wiem, jak to opisać inaczej. Puściłem tą świadomość i jakby skupiłem się z powrotem na śnie. Wtedy zapomniałem o tym, że to jest sen. I sen toczył się dalej wtedy. I miałem tak dwa razy, podczas dwóch różnych snów, w dwie różne noce. Taki sam schemat był. No co? Jak jeszcze raz mi się uda, postaram się tam trochę więcej eksperymentów porobić. Postaram się też we śnie zrobić, w momencie, gdy złapię świadomość, zrobić jakieś rzeczy, których w prawdziwym świecie się nie da zrobić. To znaczy, oczywiście, polatać, przeżyć upadek, bo to może być prostsze, stworzyć jakieś rzeczy, no, zobaczę, co będę w stanie, nie? Na razie w dużych odstępach te świadome sny się pojawiają. Jak uzyskać świadomy sen w trzech prostych krokach? Poradnik. Na początku wypada skupić się na tym, żeby zapamiętywać jak największą ilość snów. Im więcej zapamiętamy, tym większe prawdopodobieństwo, że nie zapomnimy, jeżeli ten świadomy sen się pojawi. Bo to też jest możliwe. Dodatkowo zwiększa to nasze takie, w dużym cudzysłowie, zrozumienie snów. No i najbardziej takim podstawowym i powszechnym trikiem jest prowadzenie dziennika snów. Ja sam osobiście zapisywałem sobie sny. Polega to na tym, żeby mieć zeszyt blisko miejsca spania i gdy tylko się obudzimy, zapisać w nim tyle szczegółów ze snu, ile zapamiętamy. Pomaga też takie wieczorne czytanie tych snów, które już zapisaliśmy. Drugi krok.
Żeby zyskać świadomość we śnie, musimy sobie uświadomić, że to jest sen. U mnie na przykład wystarczy zadać sobie to pytanie, czy to jest sen? Problem tkwi w tym, jak zadać sobie to pytanie, no bo nikt normalny nie chodzi i nie zadaje sobie pytania, czy ja teraz śnię. No i na tym polega cały trik, żeby wyrobić sobie nawyk. Żeby co chwilę, regularnie w ciągu dnia, powiedzmy co pół godziny, zadawać sobie pytanie, czy ja teraz śnię. Dodatkowo możemy sprawdzać na przykład godzinę na zegarku. 19:18. Odkładam telefon, patrzę znowu. Co? 24? No i jeżeli coś takiego by się miało miejsce, to oczywiście wiem, że wtedy śnię. W śnie nie wiadomo dlaczego, ale takie rzeczy właśnie jak godzina, bądź na przykład liczba palców u naszej dłoni, to są rzeczy, które nie działają tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I właśnie po takich szczegółach możemy zauważyć, że śnimy. Żeby pomóc w wyrobieniu nawyku, polecam jakiś budzik regularny w ciągu dnia, czytanie o świadomych snach. Wtedy nasz mózg po prostu nakręca się na ten fakt snów i przez to jest większe prawdopodobieństwo, że podczas snu również się nad tym zastanowimy i zauważymy, że śnimy. No i trzeci krok. Jak już złapiemy świadomość we śnie, to musimy ją utrzymać. Z jednej strony chcemy utrzymać tą świadomość, że w tej chwili śnimy, ale z drugiej strony, gdy skupimy się na tym za bardzo, to bardzo możliwe jest, że zaczniemy się wybudzać. No i tutaj trzeba nauczyć się takiego balansu, żeby myślami nadal być we śnie, ale mieć gdzieś tam tą informację, że to jest sen. Słuchajcie, bo to mi się wydaje, że to jest dobre. Wybudzając się ze snu, czujemy jednocześnie to, co się dzieje we śnie i czujemy też nasze ciało, które leży na łóżku. Głowę opartą o poduszkę, czujemy ręce na kołdrze, a we śnie czujemy trochę inne rzeczy. Trzeba skupić nasze myśli na tych fizycznych odczuciach, które są we śnie. Miałem kolegę, znajomego, który mi powiedział, że on skupiał się na tym, że zaciska rękę na pomarańczy i to go jakby utrzymywało we śnie. I uważam, że to jest takie właśnie clue, żeby nasz mózg ciągle trzymać w tej takiej iluzji tych odczuć we śnie. Jedną z takich technik wywołania świadomych snów jest przerywanie snu w trakcie. Czyli w moim przypadku będzie to ustawienie budzika mniej więcej w momencie, gdy już będzie mi się sen zaczynał. Wtedy budzik dzwoni, a to wyłączę budzik i będę się starał utrzymać świadomość, zasypiając drugi raz. Dodatkowo drzemię w tej chwili po południu. Mam wrażenie, że w moim życiu zawsze częściej świadome sny i paraliże senne pojawiały się, gdy robiłem sobie drzemki popołudniowe. No to chyba tyle, nie? Trzeba się szykować do spanka tutaj. Tak, mamo, ja teraz pracuję, tak? Ja tu research robię. Nie przeszkadzajcie mi, proszę. Zero świadomości. Lecimy drugie podejście. Miałem dzisiaj drzemkę po południu. W tej chwili, z racji, że właśnie próbuję nauczyć się tych świadomych snów, to sobie drzemek popołudniowych raczej nie odmawiam, bo mam wrażenie, że wtedy o wiele częściej zdarzają się jakieś tego typu rzeczy. Miałem sen, w którym była jakaś fabuła. Gdzieś byliśmy z Doro w jakimś schronisku dla zwierząt. Doro gdzieś tam przez przypadek weszła do klatki i ją jakieś dzikie zwierzęta zaczęły atakować. Ona siedziała na wysokiej półce i jakby tam się kryła przed nimi. No i w tym śnie ja zacząłem otwierać bramę, żeby jej pomóc wyjść. I nagle w tamtym momencie złapałem się takie wow, dobra, to jestem we śnie. No i zostawiłem tą Doro tam, bo wiedziałem, że to jest sen, że jej się nic nie stanie. I od razu jakby wyłączyłem się z tej fabuły tego snu. Nie szedłem dalej w tą opowieść, którą sen mi jakby nakazywał, tylko totalnie się wyłączyłem i poszedłem sobie gdzieś na bok i popatrzyłem, że są jakieś gumowe piłki. Z racji, że gdzieś tam mi się przypomniało, że chciałbym zobaczyć, jakie mam możliwości w świadomych snach, to spróbowałem zmienić kolor tych piłek, po prostu myśląc o tym. Nie udało mi się, aczkolwiek piłki tak zaczęły troszeczkę tak, te kolory tak falować. No, porzuciłem to i jakby wyszedłem na pole. Przyjrzałem się swoim rękom, bo wiecie, no nagle się znalazłem we śnie, no to chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To tak popatrzyłem po dłoniach moich i one nie były takie wyraźne, jak widzę teraz, tylko były takie mega rozmazane. Jakby sztuczna inteligencja próbowała narysować dłoń. Była taka rozmazana, gdzieś tam nie było takich konkretnych granic palców, tylko to było takie fuzji. Nie wiem. Kolejną rzeczą, jaką spróbowałem stestować, to rzuciłem się na trawę XD, może to śmiesznie zabrzmi, ale chciałem spróbować zjeść ziemię. To raczej będzie nieprzyjemna w smaku, więc chciałem zobaczyć, czy ja to poczuję. Zacząłem gryźć tą ziemię z trawą razem i nie poczułem żadnego smaku. Poczułem tylko takie mechaniczne przegryzanie tych rzeczy. Czułem, że coś tam przegryzam w buzi, ale nie czułem w ogóle smaku. I jak przyjrzałem się trawie z bliska, to nie wyglądała to jak taka typowa trawa, tylko raczej jak taki mega sztuczny trawnik. To nie było tak, że każde źdźbło jest inne,
że tutaj kępka trawy wygląda trochę inaczej niż tutaj, tylko to wszystko było jakby taka tekstura, wszystko było jednolite. Kolejną rzeczą, z racji, że przegryzałem, to gdzieś odruchowo chciałem wypluć to wszystko, co miałem i poczułem taką ślinę ściekającą mi po ustach, taką mokrą i ciepłą, i to uczucie, to było takie niekomfortowe uczucie, to uczucie mnie obudziło i potem już nie byłem w stanie wejść do świadomego snu. Także pierwsze odkrycia mamy za mną. Póki co nie udało mi się za bardzo niczego tutaj kontrolować. Jestem ciekaw, czy da się właśnie dojść do momentu, kiedy wszystko za pstryknięciem palców może się zmienić, jeżeli o tym pomyślimy i tak dalej. Bo póki co wyrwałem się z fabuły snu, ale no wzrok, tak ogólnie sen był taki zamazany, poczucia smaku nie było. No, także to tyle. Miałem sen i był on dosyć nieprzyjemny. Nie nazwałbym go koszmarem, ale zdecydowanie był to sen negatywny. Nie pamiętam już teraz dokładnie jego przebiegu, ale pamiętam, że każda z osób we śnie była na mnie trochę tak wrogo nastawiona. Było takie ogólne poczucie, że wszyscy przede mną coś ukrywają, że z kim nie porozmawiam, to ktoś się zachowuje tak, jakbym ja nie mógł się o czymś dowiedzieć, jakby trzymał jakąś tajemnicę. No i w kulminacyjnym momencie tego snu znalazłem się w takim salonie kilkoma ważnymi mi osobami i wszystkie zachowywały się właśnie w taki sposób, żebym ja się o czymś nie dowiedział. I w tamtym momencie, w tym śnie, złapałem, no, świadomość, jakby. Uświadomiłem sobie, że ej, dobra, chwila, to wszystko to jest tylko sen. Ta informacja o tym, że utrzymuję tą świadomość, tą wiedzę, że to jest sen, mnie wybudza z tego snu. I była taka scena w tym śnie, że ja bardzo szybko się zdenerwowałem, że jak to jest w ogóle możliwe, że ja mam negatywny sen, jak mam w tej chwili świadomość i panuję nad tym wszystkim. Powiedziałem tam, was wszystkich, czy coś takiego, i wyleciałem przez dach. Nie rozburzyłem dachu, tylko przeniknąłem przez niego. Wyleciałem unoszony moją siłą woli. Obudziłem się i w sumie potem już nie było nic. Tutaj ciekawe wnioski mi się nasuwają, że po pierwsze ten negatywny sen mógł być wywołany takim natłokiem negatywnych emocji dnia poprzedniego z powodu naszego kota. Cały dzień byłem przybity. Przez ten nadmiar tej emocji w ciągu nocy mi się wyprodukował negatywny sen. Brzmi to dla mnie logicznie, ale no póki co za mało danych, żeby potwierdzić, że emocje wpływają na to, jaki mamy sen później. Ale no, ma to sens, nie? Tak trochę. Tak więc podsumowując, świadome sny to dosyć tajemniczy obszar naszego życia. Wiele rzeczy myślę, że jest tam jeszcze nieodkrytych i kilka razy spotkałem się z pewną opinią, że świadome sny to rzecz głupia, a nawet zła i żeby się w to pod żadnym pozorem nie zagłębiać. Ja się raczej z tym poglądem nie zgadzam. Uważam, że może być to zainteresowanie, zajawka, jak wszystko inne. Jasne, jest to zainteresowanie dość nietypowe i tak, wiąże się to z pewnym niebezpieczeństwem. Dlatego no, nie zachęcam tutaj nikogo. Musicie sami zdecydować, czy te rzeczy was zainteresowały na tyle, żeby spróbować sobie trochę poeksplorować. No i co? Jeśli macie jakieś doświadczenia z tym związane, podzielcie się nimi w komentarzu, z chęcią poczytam. I jeżeli interesują was takie rzeczy, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, gdyż w przyszłości planuję zagłębić się jeszcze dalej, pójść w tematy paraliżu sennego i out of body experience. Zobaczę z mojej perspektywy, jak te rzeczy wyglądają. Trzymajcie się, powodzenia życzę, bezpiecznych snów, zapnijcie pasy, zanim zaśniecie. Cześć.